Walka była przegrana. Zrozumiał to i potrafił postąpić tak, jak nakazuje mu sumienie. Spokojnie też wyjął arkusz papieru i skreślił na nim: Szanowny panie prezesie, po namyśle i zbadaniu sytuacji w lecznicy doszedłem do przekonania. Że jedynym słusznym rozwiązaniem kwestii będzie moje ustąpienie, ponieważ po tej decyzji zbyt trudno byłoby mi pozostać tu dłużej, bodaj przez kilka dni. Pozwalam sobie zdać kierownictwo profesorowi Jerzemu Dobranickiemu, dotychczasowemu memu zastępcy który doskonale jest obeznany ze sprawami instytucji. Lączę wyrazy szacunku i poważania. Rafał Wilczur. Złożył arkusz na czworo, umieścił w kopercie, zaadresował ją do prezesa Tuchwica i nacisnął guzik dzwonka. Proszę to zaraz wyekspediować. Powiedział woźnemu, i proszę zameldować panu profesorowi Dobranieckiemu, że chcę z nim mówić. Niedługo czekał na Dobranieckiego. Zdążył jednak opanować się o tyle, że przywitał go swobodnie. Proszę, jak pan siada, chciałem z panem pomówić, jeżeli pan dysponuje czasem. Dobraniecki spojrzał na zegarek. Mam całe dwadzieścia minut do operacji. O. Tyle panu nie zabiorę. O cóż chodzi? Zapytał Dobraniecki. Niedawno był tu u mnie prezes Tuchwic. Prezes Tuchwic powiedział mi, że niektórzy z lekarzy naszej lecznicy podpisali się na memoriale żądającym mego ustąpienia. Nie podał mi żadnych nazwisk. Czytałem ten memoriał i mam powody przypuszczać, że to pan jest jego autorem. Autorem oraz inicjatorem. Dobraniecki z lekka przygryzł wargi, podniósł głowę i spojrzał w oczy wilczura. Tak, nie mam zamiaru tego się zapierać. I nie ma powodu, podchwycił Wilczur. – I nie ma powodu, potwierdził dobraniecki. Nie należy do ludzi, którzy czegokolwiek się boją i którzy oportunistycznie wolą się pogodzić tym, co uważają za złe, zamiast wszelkie, wszelkimi środkami temu przeciwdziałać. Wilczur uśmiechnął się. Bardzo trafnie to pan określił wszelkimi środkami. Tak, nie, nie zaniedbał pan żadnego, ale nie o tym chciałem z panem mówić. Otóż Tuchwic postawił przede mną alternatywę: albo zatrzymać kierownictwo lecznicy i usunąć z niej tych, którzy działają przez okłamywanie opinii publicznej na jej niekorzyść, albo samemu ustąpić. Umilkł. Oczekując pytania do Branieckiego, ten jednak tylko przybladł z lekka. Lecz nie odezwał się ani słowem. Wilczur zmierzył go pogardliwym spojrzeniem. Tu Chwic decyzję zostawił mnie. Już ją powziąłem. Przed chwilą wysłałem doń list z moją rezygnacją. Na policzki Dobrańskiego wystąpiły czerwone plamy. Komunikuję zaś to panu dlatego, że w tymże liście oświadczyłem, że kierownictwo zakładu przekazuje w pańskie ręce. Otóż chciałbym spytać pana, czy zrobi mi pan tę małą przysługę, by je przyjąć? Zgadzam się, krótko odpowiedział Dobraniecki. Wilczur wstał. Zatem sprawa załatwiona i żegnam pana. Dobraniecki wstał również i powiedział: Żegnam pana profesora. Wyciągnął do Wilczura rękę, ale ten potrząsnął głową. Nie, proszę pana. Ręki panu podać nie mogę. Dobraniecki przez moment stał, jak skamieniały. Potem nagle odwrócił się i szybko wyszedł z pokoju. Profesor Wilczur dość jeszcze miał tu do roboty. Po szafach, w gabinecie, w biurku, w różnych szufladach, miał sporo książek stanowiących jego prywatną własność, notatek, szkiców, wykładów i tym podobnych. Należało to wszystko posegregować, ułożyć i kazać zapakować. Gdy ukończył tę robotę, na dworze zapadł już mrok. Ubrał się i przechodząc przez poczekalnię, zobaczył Lucję. Czekała tu na niego. Dobry wieczór, panno Luciu. ucieszył się. Myślałem, że pani dziś nie ma w lecznicy. Dlaczego pani nie zajrzała do mnie? Ależ byłam tu, panie profesorze, mało kilkadziesiąt razy i wciąż nad pańskimi drzwiami paliła się czerwona lampka. A tak, tak. Byłem bardzo zajęty. Ale co to pani futrze? Pani wychodzi? Tak. Czekałam tylko na pana profesora, bo mi woźny powiedział, że pan niedługo wyjdzie. To doskonale. Chodźmy więc. Na dworze panował lekki przymrozek. Pluca oddychały z przyjemnością orzeźwiającym powietrzem przeszli na drugą stronę ulicy profesor Wilczur stanął tu i zaczął się przyglądać gmachowi lecznicy prawie wszystkie okna jaśniały łagodnym białym światłem wysoka wyniosła fasada gmachu miała w sobie coś dostojnego spokojnego i niezmiennego profesor stał nieruchomo Mijały minuty zdziwiona jego niezwykłym zachowaniem się Lucja spojrzała na jego twarz i zobaczyła dwie łzy spływające po policzkach profesorze zawołała szeptem co panu jest odwrócił do niej głowę i uśmiechnął się wzruszyłem się trochę wiele tu Zostawiłem serca wiele. Zostawił pan? Tak, panno Lucjo zostawiłem. Nigdy już tu nie wrócę. To pożegnanie.